Dzień dobry, Ewa Michalska. Ukończyłam liceum ekonomiczne w 1991 roku. Obecnie wykonuję zawód doradcy podatkowego. Prowadzę swoją kancelarię doradztwa podatkowego Progres w Koszalinie przy ulicy Piłsudskiego. Kancelarię prowadzę od prawie 20 lat. Kiedy wracam myślami do ekonoma, to widzę ludzi, widzę starzenie. Nauczycielem, który najbardziej utkwił mi w mojej pamięci, osoba, która ukształtowała mój charakter, wówczas dopiero rozkwitający, to była pani profesor Rybarczyk, która była moim nauczycielem przedmiotu ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Wspaniały pedagog, kobieta, mądra życiowo, wielki profesjonalista, jeśli chodzi o wiedzę ekonomiczną. To właśnie ona nauczyła myślenia, które jest oparte na zdrowych zasadach ekonomii. Myślenie, które do dnia dzisiejszego wykorzystuję, wykonując mój zawód. Poprzez studia podyplomowe, różnego rodzaju kursy i szkolenia. Zawsze miałam w głowie wszystkie myśli i dobre rady, które dostałam właśnie od pani profesor Rybarczyk. Ekonom to czas tego beztroskiej młodości, który wspominam fantastycznie, nie tylko ze względu na atmosferę, która była w samej szkole, ale i koleżanki i koledzy z liceum, nauczyciele, pedagodzy, organizowane w tym czasie imprezy zarówno sportowe, jak i imprezy integracyjne, wielość kółek zainteresowań, gdzie każdy z nauczycieli wykonywał ten swój kawałek z mega zapałem. Ja śpiewałam również w zespole To i Owo, który prowadziła pani profesor, uczyła nas geografii, Strawik. Jednak lata robią swoje i coś tam ucieka. Kółko fotograficzne, kółka sportowe. Fantastyczny czas, fantastyczni ludzie. Czego mogłabym życzyć w mojej szkole? Na pewno tego, żeby kolejne pokolenia, które przychodzą, były tak samo zmotywowane i tak samo cieszące się z tego czasu spędzonego w ekonomii, jak my, jak moje pokolenie.